teraz chciałem właśnie zaprezentować o taki okazały pałacyk, który mieści się w miejscowości Zdrzewno, 19 km od miasta Lęborg, 12 km od miejscowości nadmorskiej Łeba. Ta miejscowość to jest wioska, ze zmianek historycznych, wioska właśnie Zdrzewno już istniała w średniowieczu, zanim jeszcze krzyżacy objęli te tereny pod swoje władanie. Tutaj w tej chwili już, kiedyś tu były w tym miejscu budynki PGR-u i należał jeszcze ostatnio tam z czasów PRL-u właśnie ten pałacyk też do PGR-ów. No, kilku miał właścicieli, teraz już nie pamiętam dokładnie ich nazwisk. Z takich może ciekawostek powiem i pokażę, o tak jak tu widać. Powstał, wybudowany został właśnie ten pałacyk w 1867, tak jak widnieje na nim data. Po lewej stronie data widnieje 1922. W tym czasie został właśnie rozbudowany. W 87 roku został wpisany do właśnie do rejestru zabytków. I zaczęli tutaj właśnie remont tego pałacyka. Tutaj tu było kiedyś w tym miejscu bardzo dużo takich krzaków, drzew. To zostało wszystko wyczesane. On w tej chwili jest widoczny bardziej z drogi, jak się przejeżdża przez tą miejscowość. I miał tu powstać właśnie dom seniora. Ale niestety prace remontowe były rozpoczęte. I w tej chwili popada w ruinę. I powiem tak, że na dzień dzisiejszy wygląda gorzej niż kiedyś, zanim zaczęto remont. Z tego względu, że otłuczono całą można powiedzieć, elewację wewnętrzną i w tej chwili ta cegła, wszystko jest narażone na warunki atmosferyczne. Okna są powywidiane, rozkradzione. Pokażę to z bliska, jak to wygląda. No na pałacyk naprawdę. W tej chwili to nie mam pojęcia. Obecnie co tu się z nim będzie dalej działo. Chciałem pokazać właśnie takie szczegóły, jak podejdę bliżej z elewacji, bo są bardzo dosyć ciekawe. Z daleka pięknie wygląda, z bliska no to praktycznie załamka, naprawdę załamka. Może pokażę tak. Piękny balkonik. Z takich ciekawostek, na budynku są te ślady po kulach. Prawdopodobnie z czasów jeszcze działania wojennych tutaj. Przez te tereny właśnie przewijała Armia Czerwona. Ładne bardzo tutaj. Wzornictwo, tak to nazwijmy. No i zostało, uwaga, remont. Czego jeszcze mogę pokazać jeszcze tu. Bardzo piękny wzorek nad oknem. Tak samo po drugiej stronie. No i obejdę tak naokoło, pokażę jak to wygląda. Tak wygląda to w środku. Może pierwszy taki o tam pozostałości. O, proszę zobaczyć. W piwnicy leżą pozostałości pięknych zdobień, które były na bocznych gdzieś tam wsiadach w tym. No, jest naprawdę tragedia. Jest naprawdę, wam powiem, tragedia. Aż żal na to patrzeć. No, oczywiście cały tynk zbity do gołych cegieł. Od 2012 tak to chyba stoi, z tego co pamiętam. No i popada w coraz gorszą ruinę. Szkoda, że tego typu obiekty w ten sposób trafiają. Coś, co jest wpisane do rejestru zabytków. Nikt po prostu nie umie nic z tym zrobić, żeby to zachować. No to trzeba uważać, jak się chodzi, bo tu po prostu wokół budynku są o takie różne tam studzienki, jakby ktoś sobie ten teren chciał pozwiedzać. No tu znajdował się kiedyś piękny ogród, niestety. No, w tej chwili park ogród. Niestety, w tej chwili tutaj są tylko dolna część, tak zwany pruski mur, tak to nazwijmy. Za chwilę pokażę tylnią część, jest naprawdę bardzo ciekawa. Nie wiem, jak na dzień dzisiejszy wygląda. No, no jeszcze jest, uchowała się. Bardzo tylne wejście, piękne. U góry zakończone takim właśnie balkonikiem. No, te powybijane szyby, to wszystko, no to prawdopodobnie przez
wiejskich wandali, tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o zwiedzanie go w środku, no jak ktoś chce, to wejdzie, bo są miejsca, które można się do niego dostać, ale jest to niebezpieczne, bo po pierwsze, że nie jesteśmy na, czyjejś własności, to jest raz. No a po drugie, jest bardzo niebezpieczne, bo praktycznie każdy element grozi zawaleniem, o tak powiem. Więc tylko pokażę go tak z zewnątrz. Nie będę kręcił filmiku w środku, zresztą, bo to jest przykre. To jest przykre, w jakim on stanie jest. Może pokażę go z tej strony jeszcze. O. Proszę. Praktycznie stropów nic nie ma. Wszystko jest zwalone, zdemontowane. No jest naprawdę, stan jest ruina. Stać stoli, z daleka to jeszcze pięknie wyglądało, no z bliska... Przykra sprawa, naprawdę. No mamy pomieszczenia piwniczne. To wygląda na jakieś poidła dla zwierząt. Tak mi to wygląda bynajmniej. Tam sobie nawet osy czy pszczoły zamieszkały. No dobrze, pokusimy się może, żeby zajrzeć do środka. Postaram się zajrzeć do środka, o tak powiem, jak już jest okazja, to nie można nie skorzystać z tej okazji. Oczywiście trzeba to bardzo... Na tych spróchniałych schodach nie będę się tam pkał do góry, bo to nie ma sensu. Tak to wygląda. Pokażę tylko te obiekty takie jeszcze w miarę bezpieczne do zwiedzania. No, widać, że jest ten obiekt cały bardziej plądrowany, rozkradany. Ze wszystkiego praktycznie co się da, zaczynając od drewna na opał, a skończywszy jeszcze na jakiś... To był kiedyś hol prawdopodobnie. Dobra, to tyle, co chciałem tutaj pokazać, jeżeli mówimy o pałacyku. Może jeszcze, jak się uda, pokażę dolną część. Oczywiście wszystko jest zwalone gruzem, a jak widać, takie wzmocnione belki te były w ścianach metalowe. No to są te właśnie piwniczne pomieszczenia. No te właśnie tutaj te pomieszczenia, co pokwizowałem z zewnątrz. No jak widać, wszystko jest zwalone. Różne... Więc mówię... Dla bezpieczeństwa nikomu nie poradzę, nie radzę zwiedzać tego obiektu od wewnątrz. Można go sobie zobaczyć właśnie z zewnątrz.
Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Mamy 2006 rok. Maj. Kolejna jakaś studenka, więc mówię. Teren jest niezabezpieczony. Powiem tak, że to grozi naprawdę jakimś, jakieś może małe dziecko wpaść czy coś do tego. Więc no, ani to nie jest ogrodzone, więc jest ogólnie dostęp do tego. Jeszcze pokażę z tej strony. Stan techniczny, mówię, no. Tak to wygląda z tej strony. No to tyle, co chciałem właśnie pokazać. Bardzo piękny, ale niestety w totalnej ruinie pałacyk, który mieści się w miejscowości Żrzewno. Dziwne, że z roku na rok nic się nie zmienia, ewentualnie na gorsze. To tyle, pozdrawiam. Ewentualnie zapraszam do oglądania innych moich filmików, jak kogoś to interesuje. Będą inne ciekawsze obiekty. Pozdrawiam, cześć.